Witam kolegów hodowców. Dzisiaj jadę odwiedzić mojego kolegi lotującego w oddziale Gaszowice 0116. A pogadać o gołąbkach. Zbyszka, troszki, dokładnie w oddziale Gaszowice lotuje. Mieszka w Łukowie, Łuków Śląskich, także zaraz tutaj będę na miejscu. Tutaj jesteśmy, dojeżdżamy do kolegi. Tu jesteśmy przed jego kolekcją pucharów. Pokażę wam, jakie zdobył przez ostatnie lata. Trochę ma to lepiej przygotowane niż ja w piwnicy. Są tutaj za supermistrza. Tu jest jakiś duży. A to za ileś tam tytułów. Także można zobaczyć. Tu jest też kolega Zbyszek. Witam serdecznie wszystkich hodowców. To jest moja kolekcja zebrana przez długi okres lat. Tak, mógłbyś powiedzieć, jakie tytuły osiągnąłeś, jakieś takie ważniejsze dla ciebie puchary, nagrody tutaj z tego, co jest, no bo każdy jest ważny, ale co jest jakby takiego najcenniejszego? Najważniejsze było, co moje osiągnięcie, to byłem piątym przodownikiem w Polsce w 2017 roku w Głębiach Młodych. No a tak klasuję się cały czas w okręgu, udaje mi się zrobić jakieś dobre miejsce w Głębiach dorosłych, jak i młodych. No tak, z kolegą Zbyszkiem znamy się już parę lat, kolegujemy, współpracujemy razem, także dobry kolega, jak widać tu też wyniki są nieprzypadkowe. Idzie powiedzieć z ostatniego teraz sezonu lotowego, to jest ostatni puchar. Możesz, o tu są za taki jeden, bo po co ich brać 10, za całe mistrzostwa w oddziale Gaszowice, mistrz lotów gołębi dorosłych, mistrz lotów gołębi w GMP, w M, w derby, w rocznych, w młodych i najlepszy roczniak, tak? Także. No i super mistrz oddziału Gaszowice. To jest stare plus młode, tak? Tak. Dobrze, także tutaj są te wyniki. Kolega też zdobywa pierwsze konkursy, także to tam pokażę później na listach. Jakie te wyniki są? A możesz powiedzieć, jak twoja przygoda z gołębiami się zaczęła? Od bajtla, ja? Długoletnie, od samego małego bajtla, nie powiedzieć. A powiedz, na czym opierasz obecną hodowlę gołębi? Znaczy, moje gołębie są cały czas, jak już było na poprzednim filmiku nagrane, moje gołębie są z linii Van Loon, Schillens, De Klak. No a teraz w ubiegłym roku na moim gołębie od Raina Mula. No będziemy wiedzieć, co z tego będzie. No jako młode bardzo dobrze się sprawowały. No a tak ogólnie to są gołębie są z ościennych oddziałów od kolegów, co robią dobre wyniki. To albo na trybie wymiany, albo zakupiłem jakieś dobre lotniki. No wiadomo, każdy przynosi, trzeba to selekcjonować. Nie ma tak, że od kogoś przyniesiesz gotowy materiał i od razu gotowe leci. Trzeba przynieść sobie samemu, wyhodować, dopiero są wyniki, prawda? Tak jest, nie ma tak proste. Jakby to było takie proste, to wszyscy by byli mistrzami. No, masz tu jakieś listy konkursowe? Możemy pokazać. To potem ci po naszym. Thank you.
O, teraz się udajemy do gołębników. Tu jeszcze jest widno, więc możemy zobaczyć, jak sobie kolega rozwiązał, żeby gołąbki sobie zażywały świeżego powietrza, a jaszcząb ich nie zjadł przez zimę. Osiatkował. Wolierę zrobił zewnętrzną. Tu ci wychodzą te gołębie, ja? Wypuszczasz ich i nie ma problemu. A nie bije jaszcząb po tej siatce? Bije czasami. Bije. Ale nie ma szans. O, ale jest zabezpieczone. Na pewno lepsze to niż siedzieć w gołębniku cały czas. Tu też kolega ma drugie hobby. Oprócz gołębi to jest ozdobne ptaki, nie? No, tu jest woliera, tu w lato siedzą zawsze, to można pokarmić i trzeba uważać, żeby palca nie stracić, a to później pokażemy ptaki, jeszcze drugą kolekcję od kolegi. O, to jeszcze nasza Kasia przychodzi. To jeszcze wspomnimy o tym, że no każdy ogląda filmiki też z Pigebooka, z kolegą Bugałą, jak tam super leci. W lotach młodych był zeszły roku lot Pyrzyce, który był z mocnym zachodnim wiatrem, z południowo-zachodnim. Kolega Zbyszek też w nim uczestniczył jako jeden z nielicznych tutaj z tego rejonu. Pomiar właściwie skrajny o 40 km. No w niekorzystny pomiar, bo w porównaniu z wiatrem jaki był. A udało ci się mimo to zdobyć nagradzaną serię, prawda? Wiem, to chyba seria, jak się nie mylę, to była nagradzana. No i to był bardzo ciężki lot, bo gołębie długo leciały pod wiatr. Do wieczora się schodziły, a tutaj tobie przyleciało też... Ile, 7 naraz? Czy 7 czy 8 naraz i potem następne siadały. Jeden się zgubił z 55 wysłanych. Z naszego rejonu, co nas dało, już teraz nie wiem, chyba 14. No to jeden gołąb tylko mi przeszkodził, reszta moich zrobiło. No, idzie się pochwalić tym. Wszystkie konkursy wybiły. Wszystkie konkursy wybiły. Także cała lista konkursowa, jakie był limit do zrobienia, to kolega tutaj całą listę zrobił. Także to jest jakby pokazane, no o ile te gołębie musiały, jak super musiały lecieć, żeby dać radę, a na ogólnej liście, gdzie były niekorzystne jakby położenie, nawet udało się...